Zawodnicy wychodzą na murawę. Za chwilę rozpocznie się wielki piłkarski spektakl. Wolej, zwróćmy uwagę na to, że dzisiejsze spotkanie sędziuje arbiter, który słynie ze stanowczości. To skoro zwracamy uwagę, to proszę spojrzeć na jego kieszonkę, jakby miał tam więcej żółtych i czerwonych kartek. Rozpoczęli właśnie pierwszą połowę. A teraz Salihamidžić. Pepe. Luka Modrić. Kroos. Gareth Bale. Świetnie blokuje obrońca. No i znowu świetnie zablokował ten strzał. A teraz przy piłce Salihamidžić. Luka Modrić. Benzema. Kroos. Benzema. Jest spalony, minimalny, dobrze wychwycili to sędziowie. Stuprocentowa okazja. Udało się odebrać piłkę szarżującemu zawodnikowi. Gareth Bale. Oddał do partnera. Dobre zagranie. Uderzenie głową. Słabo uderzył głową. Trzeba było wykorzystać dokładne dogranie. Bale, Rodriguez. Świetnie zagrał. No, będzie gol? No nie, to nie mogło zaskoczyć bramkarza. Nie musiał się nawet ruszać. Przy piłce ponownie królewscy. Rodriguez. Gareth Bale. W tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. Gareth Bale. Benzema. Kyrgiakos. Luis Gustavo. Arne Friedrich teraz. Trösch. To typ pracusia, zawsze wszędzie go pełno. Luka Modrić. Wymiana podań między dwójką graczy. Sergio Ramos. Luka Modrić. Sergio Ramos. Luka Modrić. Rodriguez. Pepe.
Rodriguez. Rozrzucenie do boku. Gareth Bale. Doskonale zagrał. Będzie out blisko linii końcowej. Grę wznowią rywale. Sędzia odpisał spalonego. Udane przejęcie Realu Madryt. Sergio Ramos. Przy piłce Salihamidžić. Piękne podanie. I... niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Pepe. Sergio Ramos. Pepe. Sergio Ramos. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Podanie w pole. Op, spalony. Szkoda tej szansy. Koniec pierwszej połowy. Przypomnę, mamy remis. Do przerwy remis, choć jedna z drużyn dominowała na boisku. Ale nie potrafiła tego potwierdzić, strzelając gola. Benzema. Rodriguez. Oddaje piłkę koledze. Oddaje strzał. Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Szaleńczy atakuje obrońca. Wspaniała okazja. Świetna wrzutka. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Dobrze dograł. Nie dał rady obrońca. Znakomicie ze skrzydła. Zabrakło doprawdy niewiele. Ach, szkoda, strata. Luis Gustavo. Groźnie, w pole karne. Akcja zatrzymana. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od wrzutu z autu. No, ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Rodriguez. Sergio Ramos. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Płaskie dośrodkowanie. Real Madryt będzie miał szansę z rzutu rożnego. Trwa druga połowa spotkania. Remis. Trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Ale pudło i mamy remis. Było bardzo groźnie po tym rzucie rożnym. Widać, że to jest przygotowane. Gareth Bale. Spalony? No tak decyduje arbiter. Ale jeśli tak, to minimalny. Przy piłce ponownie królewscy. Sergio Ramos. Skutecznie dograł do kolegi. Wagam.
może być groźnie. No, dobra interwencja obrońcy. Trish. Udane podanie. Czy to wykorzysta? Przerywa tę ciekawie zapowiadającą się akcję. Cross. Udane przejęcie Realu Madryt. Rodriguez. Benzema. Luis Gustavo. No i Friedrich. Bardzo dobre podanie. Ale znakomicie! Daleko wybijają. Dobry przechwyt w okolicy pola karnego. Teraz Friedrich. Luis Gustavo. Salihamidžić. Taka gra obrony to gra na alibi. No i szansa na zdobycie gola w tym spotkaniu dającego zwycięstwo przepada. Marcelo. Real będzie miał teraz szansę na bramkę. Rzut z autu w pole karne. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. I za moment bramkarz rozpocznie grę. Żadna z drużyn nie ma wyraźnej przewagi i zaczynają się końcowe minuty. A teraz Cristiano Ronaldo. Luka Modric. No, dobra okazja będzie. Czy to wykorzysta? Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Kyrgiakos. Kitzschwelger. Pięknie, piętą, dokładnie do kolegi. Ładnie dograł. Dośrodkowanie. Kto pierwszy przejmie tę piłkę? Ależ pięknie, jaka piękna bramka! No to potwierdzenie opinii, że należy grać do końca. Nikt nie spodziewał się takiego przebiegu wydarzeń. Skazywani na porażkę obejmują prowadzenie. Zobaczymy tylko, czy rywale będą w stanie powalczyć jeszcze o remis w końcówce meczu. Dla rywali chyba będzie zbyt późno, żeby zdołali odrobić straty. Ależ dramaturgia. Gwizdek i mamy rzut wolny. Mecz dobiegł końca. Długo przyszło nam czekać na rozstrzygnięcie w tym spotkaniu, ale się doczekaliśmy. Tak, ale to jak piosence. I to już koniec, możemy iść. Właściwie więcej o tym meczu nie powiem. Na dziś to wszystko. Żegnamy się z Państwem, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.